Artur Górski, bohater pierwszej walki gali Tymex Boxing Night 14 i zwycięzca tejże pierwszej walki, więc może tak zaczniemy od tego, że to był twój drugi zawodowy pojedynek. Zgadza się. I jak odczucie w tym drugim, po tym drugim zawodowym pojedynku w porównaniu z tym pierwszym? W porównaniu z tym pierwszym na pewno ciężej było. Znany zawodnik, uczestnik Gromdy, więc liczyłem, że będzie charakterny. Tak owo było. Cieszy mnie, że miałem możliwość tutaj zaboksować na zaproszeniu. Cieszę się, że z takim zawodnikiem był dość popularny, więc myślę, że walka była fajna. No i cóż mogę więcej dodać. Dziękuję Łukaszowi, bo była naprawdę dobra walka. Przede wszystkim moim kibicom i wszystkim sponsorom, którzy mi pomagali tutaj w przygotowaniach do walki. Cieszę się niezmiernie, super, było fajnie, naprawdę. To może jeszcze wróćmy do tego pojedynku, bo wspomniałeś o tym, że troszkę ciężej było niż w tej pierwszej walce, bo z rywalem, który gdzieś tam ma za sobą występy na Gromdzie, ale jeśli tak oglądało się ten pojedynek, to było widać, że obycie pięściarskie, no to jednak, co by dużo nie mówić po twojej stronie, jednak Łukasz miał troszkę inne, nazwijmy to, atuty, które chciał wykorzystać w tej walce. Dokładnie tak. No ja tam na amatorstwie miałem kilkanaście walk, byłem medalistą Mistrzostw Polski, więc troszeczkę z boksem jestem obyty. Łukasz, tak jak tutaj było mówione, ma troszeczkę inne obycie, ale nie ukrywam, boksersko też był jakoś tam przygotowany, nie chciał tam uszczelić tym krzyżowym prawym. Myślę, że i tak było dobrze. No właśnie, było coś takiego, co gdzieś tam zauważyłeś, że on próbuje, żeby cię podejść, żeby cię zaskoczyć. Wspomniałeś o tym jednym ciosie. Coś jeszcze tam takiego występowało w tej walce? Czy mógłby cię ewentualnie zaskoczyć? Zaskoczyć. No ja byłem przygotowany, spodziewałem się, że będzie chciał na mnie przejść do przodu, tak, że z trenerem pracowaliśmy nad tym. Jednakże chcieliśmy go zaskoczyć i troszeczkę też do przodu boksowaliśmy, więc weszliśmy w taką bezpośrednią wymianę. Było dobrze. Daliśmy. Było dobrze i chyba w ogóle to tak jakby dużo... Potem, czy inaczej, to wszystko, co wydarzyło się w tym pojedynku, to było gdzieś tam związane z tym, co stało się w pierwszej rundzie, kiedy trafiłeś go, kiedy był ten knockdown, kiedy on sam twierdzi, że potem to już niewiele był w stanie zrobić i walczył tylko właśnie dzięki temu swojemu charakterowi. Tak, dokładnie, troszeczkę brakło w tej pierwszej rundzie, troszeczkę czasu chciałem dokończyć, no natomiast przerwał mi gong, nie zdążyłem i później już musiałem kończyć, no, po prostu troszeczkę się wyszczelałem, musiałem przeboksować następną rundę, troszkę odpocząć, ale założenie było takie, jak było. Niestety było, jak było, no i dziękuję. Ale musisz przyznać, że niewiele zabrakło chyba w tej pierwszej rundzie, co, żeby skończyć to przed czasem. No tak jak wspominałem, kilka sekund, myślę, że żeby się to zakończyło. No, czułeś, że już jesteś blisko, co? Tak, dokładnie tak. Już czułem, już chciałem. Niestety ten gong przeszkodził, ale myślę, że dopracujemy to następnym razem. Nie będzie już brakowało tych kilku sekund i będzie zakończona walka w tym całym czasie. Dwie zawodowe walki po tobie, więc już też takie troszeczkę jakieś tam szersze spojrzenie już masz. To w takim razie co teraz? Jakbyś to sobie dalej teraz wyobrażał? No co, będziemy czekać na propozycję. Myślę, że teraz troszeczkę odpoczniemy. Na pewno dwa tygodnie odpoczniemy, wrócimy na salę, będziemy trenować. Później będziemy patrzeć z trenerem, z menadżerem. Będziemy myśleć, co dalej robić. Waga cruiser, to jest ta waga, która ci najbardziej odpowiada? Tak, to jest moja naturalna waga, waży 90 kg. Ważyłem 88,5, w drodze mi spadło, więc to jest moja naturalna waga. Nie muszę ani dobijać, ani zbijać. Myślę, że w tej wadze będę startował, tak. I w pięściarstwie, rzecz jasna. Oczywiście, że tak. Powiedz mi tylko jeszcze, bo mówiliśmy o tym, że twój rywal dzisiejszy ma za sobą doświadczenia na Gromdzie. No nie tylko zresztą na Gromdzie, ale na Gromdzie właśnie tam gdzieś wybił się na tyle, że trochę szerzej jest znany. Jak ty oceniasz w ogóle Gromdę, jak oceniasz te walki na gołe pięści? Jako pięściarz. Jako pięściarz dla mnie na pewno szalone. Chłopaki tam dają z siebie naprawdę wszystko niebezpieczne, bo jednak goła pięść. Oglądałem tam Łukasza z panem Tysonem, tak troszeczkę dostał knockout. Było, kurczę, niebezpiecznie. Widziałem, jak tam był nieprzytomny. Naprawdę crazy walka i myślę, że naprawdę dla prawdziwych wariatów walki. Kiedyś byś się zdecydował, jak myślisz? O kurczę, nie mam pojęcia. Raczej na razie zostaniemy przy boksie, będziemy klasykę cisnąć. Mój trener to by mnie chyba, nie wiem, na pal nabił, jakbym myślał teraz o Gromdzie. Chce mi się rozwijać w pięściarstwie. Dobrze, to przy tym zostajemy. Czyli co, kończąc, chcesz się rozwijać w pięściarstwie i co, na galach Tymex ewentualnie, czy jakieś inne ewentualnie plany? Będziemy tutaj widzieć, no zobaczymy, jeżeli dostaniemy propozycję, natomiast no będziemy myśleć z trenerem, z moim menadżerem, zobaczymy, co tam, czy w ogóle jakieś propozycje padną, jeżeli tak, będziemy rozpatrywać i będziemy współpracować. A teraz można sobie spokojnie trochę poświętować, co? Myślę, że tak, na pewno zjemy coś niezdrowego, jakiś fast food, myślę, że nie trener tutaj nie zabije za to, natomiast no raczej coś poświętujemy chwileczkę.
To tylko jeszcze powiedzmy, skoro tak tutaj o tym trenerze wspominamy, jaki klub, jaki trener właśnie, który ci, którzy najbardziej przyczynili się do tego dzisiejszego twojego sukcesu. Trener Adam Wójcik wrócił, był w Anglii 20 lat trenerem przy zawodowym ringu, przy amatorstwie. Liczne miał tam osiągnięcia z zawodnikami. Teraz wrócił do Polski, trenuje mnie. Cieszę się bardzo, w naszym rodzinnym mieście mamy Tiger Tarnów, bardzo popularny, fajny klub, tam trenujemy na co dzień. Tyle. I tyle. No to w takim razie miejmy nadzieję, że kolejne spotkanie po kolejnej gali znów się jakieś nadarzy, żeby można było porozmawiać, co po kolejnym trzecim zwycięstwie zawodowym. W takim razie, tak będzie chyba, co? Trzecie kolejne zwycięstwo zawodowe. Miejmy nadzieję, będziemy bardzo ciężko na to pracować. Dobra, dziękuję ci pięknie. Dziękuję.